Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj z Arturem Milickim, współtwórcą Akademii Bosej Stopy. Jest już wiele nagrań w niezależnej telewizji i Twoich niezależnych nagrań na temat Akademii Bosej Stopy. Teraz się sytuacja zmieniła i może na ten temat proszę opowiedz. Co się zmieniło? No, przede wszystkim Akademia Bosej Stopy w zasadzie od 3 miesięcy bardzo mocno podróżuje po Polsce razem ze mną. Na początku sierpnia wyjechałem z Barkowa do innych lokalizacji i zacząłem organizować tam warsztaty. I w zasadzie wciąż nie mogę powrócić. Cały czas podróżuję po Polsce i zapowiada się na to, że przez zimę będę również podróżował. Wiosną i latem też już mam ustawione kolejne miejsca i terminy związane z moją jakąś tam działalnością i też działalnością Akademii generalnie. I mamy takie dosyć naturalne chyba plany, wynikające z naturalnego rozwoju poszerzenia działalności Akademii, bo chcemy być jeszcze bardziej widoczni w internecie. Myślimy o tym, żeby założyć platformę e-learningową i więcej kursów oferować właśnie w internecie. Myślimy też o tym, żeby założyć telewizję Akademii Bosej Stopy i więcej praktycznych rozwiązań pokazywać i demonstrować właśnie internautom. I z całą pewnością jest to całkiem możliwe, że będziemy dążyć do tego, aby więcej kursów pojawiało się w różnych lokalizacjach, nawet jednocześnie. Także jest to całkiem możliwe, że w jednym tygodniu będą odbywały się trzy warsztaty tematyczne, jakieś dedykowane warsztaty w różnych lokalizacjach w Polsce. Przygotowujemy się do tego też organizacyjnie, także mamy jeszcze miesiąc, 2 miesiące na to, żeby się do tego wewnętrznie przygotować. No i rozpoczynamy w tym roku już w styczniu. Mhm. To Akademia Bosej Stopy jako organizacja, projekt. Jako taka idea, natomiast o samo Barkowo, co tam w tej chwili się dzieje? No tak, generalnie jestem odpowiedzialny za 2 w zasadzie takie sztandarowe projekty, z których chyba jestem znany dość dobrze. To jest Akademia Bosej Stopy, czyli taka działalność edukacyjna. I drugim projektem jest ekowioska w Barkowie, którą rozwijamy w zasadzie od 3 czy 4 lat. Rozwijamy już w realu, dążymy do tego. I ten projekt został bardzo mocno zatrzymany, być może nawet zablokowany w ciągu ostatnich miesięcy. Jest to związane bardzo ściśle z sytuacją, jaka zaistniała między mną a Kasią w naszym małżeństwie. Jesteśmy w separacji od dobrych pół roku. Jest to kolejna separacja, która już zaistniała w ciągu ostatnich 2 lat. I poważnie też myślimy o rozwodzie. Przechodzimy przez taki proces mediacji. I ponieważ obydwoje rozpoczęliśmy ten projekt 3 lata temu, to również obydwoje powinniśmy znaleźć rozwiązanie. Chcemy znaleźć rozwiązanie do tego, by ten projekt mógł być kontynuowany i abyśmy obydwoje dobrze się czuli w tym projekcie. Ponieważ na tą chwilę jesteśmy jedynymi mieszkańcami Barkowa, jedynymi osobami, które są zameldowane w Barkowie, ponieważ istnieje między nami tak poważny konflikt, to w zasadzie trudno mówić o dalszym rozwoju tego projektu w sensie personalnym. To wszystko jest po prostu wstrzymane, dopóki sami między sobą nie uzgodnimy, jak to dalej ma wyglądać, czy chcemy fizycznie podzielić tą ziemię na 2 części, czy... No. Jest to w tej chwili zawieszone i czekamy na naturalny rozwój tej sytuacji i jakikolwiek pośpiech w tym względzie jest mało wskazany. Okej, okay. Dobra. To teraz przejdziemy do tematów bardziej ideologicznych, nie takich fizycznych odnośnie miejsca. Dlaczego coś takiego na wsi warto robić, jeśli ktoś już chce coś takiego zrobić? Dlaczego wieś, a nie miasto? No miasto jest naturalnym, przepraszam, wieś jest naturalnym środowiskiem życia człowieka. Miasto, szczególnie miasto współczesne, czyli miasto takie, jakie znamy, miasto takie, jakie jest promowane w ciągu ostatnich 100 lat, czyli metropolia, gigantyczna metropolia, w której w
chwili obecnej mieszka 80% populacji w przypadku Polski albo 95% populacji w przypadku krajów zachodnich, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, jest tworem całkowicie sztucznym. Od zarania dziejów ludzie żyli i mieszkali na ziemi, czyli przysłowiowo na wsi. Ziemia ich żywiła, ziemia dostarczała im wszystkiego, czego potrzebowali do życia, do budowania schronień, do funkcjonowania, do tworzenia jakichś lokalnych społeczności. Miasto jest według mnie tworem bardzo sztucznym, który powoduje, że czujemy się oddzieleni od świata przyrody, od zwykłych ludzkich, bliskich relacji. I w związku z tym jesteśmy wynaturzeni i cierpimy. Więc jeżeli chcemy wrócić do naturalnego rytmu życia, powinniśmy się skierować właśnie w stronę prostych rozwiązań. Może niekoniecznie prostych technologicznie, ale w stronę jak najprostszych rozwiązań ideologicznych związanych z życiem na Ziemi, czyli blisko Ziemi. Jesteśmy ssakami lądowymi, nie zapominajmy o tym. Nie jesteśmy tylko człowiekiem, który ma dyplom wyższej uczelni i może ubiegać się o pracę w jakiejś korporacji, ale jesteśmy przede wszystkim ssakami. I ten dyplom lądowymi. Może sobie na ścianie powiesić. Tak. I tyle. Wszystkie ssaki lądowe pozyskują żywność na lądzie, bezpośrednio z ziemi. Wszystkie ssaki lądowe żyjące dziko w naturze, bo tylko o takich chcę mówić, bo są też ssaki lądowe uczłowieczone albo udomowione przez człowieka, typu świnie, krowy, sztucznie stworzone gatunki, które są przystosowane do tego, żeby żyć w zamknięciu w chlewach. I w momencie narodzin jest już znana data jego śmierci i przeznaczenie tego, co zostanie zrobione z jego ciałem. Więc jeżeli mówimy o dzikich zwierzętach, one żyją na ziemi i my też jesteśmy w jakimś stopniu dzikimi zwierzętami, ssakami lądowymi, które powinny sobie doskonale radzić w dzikich warunkach albo dzięki organizacji społecznej powinni jakoś fajnie funkcjonować, mogą fajnie funkcjonować na ziemi. I delikatny ukłon w stronę przeszłości, w stronę naszych przodków jest bardzo wskazany. Tak jak żyli Indianie w plemionach i doskonale sobie radzili, tak jak żyli Słowianie w plemionach i doskonale sobie radzili, powinniśmy czerpać z nich inspiracje w jakimś tam zakresie i znajdować współczesne rozwiązania na to, by zbudować zupełnie nową cywilizację. W jakiejkolwiek skali nam się uda. Czy to będzie skala rodziny, czy skala kilku rodzin, czy skala województwa, gminy, albo całego państwa, całego kontynentu i całego świata. No to pytanie, takie podstawowe pytanie, po co? Po co robić coś takiego jak ekowioska, czy ekospołeczność, czy no jakkolwiek to nazwać? Chyba takim głównym motywem jest życzliwość wobec nas samych, wobec ludzi, wobec całej planety i spojrzenie na przyszłość, tworzenie pewnej przyszłości dla naszych dzieci, naszych wnuków. Robimy to dla siebie samych, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mogli robić to, co kochamy robić i żebyśmy nie musieli pracować po to, żeby zapłacić za rachunki i móc kupić sobie żywność, tylko abyśmy mogli sami tą żywność sobie wyprodukować, mieć dużo czasu wolnego na nasze własne pasje, zainteresowania i pokazać ten model życia również naszym dzieciom i niech one wybierają, czy chcą iść w stronę korporacji, czy chcą iść w stronę wsi, albo może najpierw sobie pójdą tam, ale będą miały w pamięci, że mój ojciec żył inaczej, że zawsze mogę tam wrócić. Jesteśmy wszyscy ludźmi wolnymi, tak? No właśnie chciałem powiedzieć, że nie użyłeś dotychczas ani razu słowa wolność, dopiero teraz na końcu. Po to, żeby być wolnym, nie? Po to, żeby być wolnym, tak. No ale życzliwość nas do tego skłania. Chcemy być naprawdę, naprawdę autentycznie wolnymi ludźmi, tak. Gdybym chciał, powiedzmy, gdzieś na wsi coś takiego sobie zbudować, ile potrzeba pieniędzy na to? Mniej więcej. No to jest konkretne pytanie. Hektar ziemi, załóżmy, że mówimy o hektarze ziemi jako takim minimum dla... Taki standard przyjąłem ileś tam lat temu po lekturze wielu różnych dzieł, po obserwowaniu różnych rozwiązań i projektów. Hektar ziemi w różnych częściach Polski kosztuje od 15 tysięcy do 30, 50 tysięcy, nawet 100 tysięcy. Więc ziemia jest do tego niezbędna, żeby coś takiego... Mówisz hektar pola. Rolnego, hektar pola. Czy rolnego. Działki budowlane? No działka budowlana jeszcze więcej kosztuje.
mówimy o najprostszych rozwiązaniach. Jeżeli kogoś stać na działkę budowlaną z jakąś tam ziemią rolną obok, no to odpowiednio więcej kosztuje. Najprostsza ziemia rolna, jeżeli kupujemy w większych ilościach, jest 10 hektarów, 20 hektarów, 50 hektarów, to cena w przeliczeniu na hektar spada. Jeżeli kupujemy tylko hektar z jakimś tam budynkiem albo bez budynku, jest to cena wyższa. Jeżeli kupujemy goły hektar, jest to cena niższa, która może sięgnąć 15 tysięcy. W zależności od regionu Polski, w górach jest drożej, w Beskidzie Niskim za hektar ziemi rolnej trzeba zapłacić 100 tysięcy. Zależy od atrakcyjności turystycznej. Na Mazurach blisko jeziora 100 tysięcy za hektar ziemi rolnej. Daleko od jeziora 15 tysięcy. Więc jest to ogromne zróżnicowanie, które bardzo ogranicza ludzi. Bo nie każdego stać na to, żeby sobie kupić ziemię i próbować tak żyć. Więc jest to w moim odczuciu te ograniczenie prawne, ograniczenie dostępu do ziemi jest wyraźnym symptomem trzymania nas w niewoli. Nas jako ludzi. Jak wspomniałem na początku, 95% ludności mieszka w miastach. Nie ma żadnego dostępu do ziemi. Poza parkiem, przez który może się przejść, skwerkiem jakimś tam, cmentarzem, na którym może nawet pogrzebać swojego psa, bo są cmentarze dla psów, albo sam spocznie i robi jego bliscy. To jest wszystko. To jest cały dostęp do ziemi, jaki mamy. Całą resztę musimy sobie kupić, wziąć kredyt, cokolwiek, zniewolić jeszcze bardziej. Dobrze, ale kupisz tą ziemię i czy tak naprawdę jesteś jej właścicielem? Czy tak naprawdę jestem właścicielem? Zgodnie z prawem polskim, owszem, jestem jej właścicielem. No, ale nie będziesz płacił podatku, to stracisz, król tak. zabierze. No jest, są, real estate. Są setki, setki możliwości utraty ziemi w sposób legalny, zgodny z prawem. Wystarczy, że nie zapłacisz ZUS-u, bo nie chcesz, bo nie jest to zgodne z swoją ideą. Jesteś człowiekiem wolnym i nie lubisz niczego, co jest związane z przymusem. Mhm. Nie wiem, przymusowa opłata za śmieci, przymusowa opłata za ZUS. Nie zgadzam się z tym. Ja nie produkuję śmieci, dlaczego mam płacić tylko za to, że jestem pionkiem jakimś tam w ich statystyka. Mhm. I załóżmy, że nie płacę za ZUS przez ileś tam lat, mam wypadek samochodowy i trafiam na oddział intensywnej terapii, bo oni mają obowiązek mnie ratować, nie patrzą na to, czy mam ubezpieczenie, czy nie. Później się okazuje, że nie mam ubezpieczenia, ale przez miesiąc czasu tam spędziłem, przeżyłem i trafia sprawa do komornika, komornik patrzy, co mam ziemię, okej. Okay. Ziemia podlega licytacji, dług musi być spłacony, te 100 czy 200 tysięcy za mój miesięczny pobyt w szpitalu, bo tyle to potrafi kosztować. Więc to jest jeden przykład. Kolejny przykład, który aktualnie przerabiamy, wiąże się chociażby z rozwodem i podziałem majątku po rozwodzie. Kolejny przykład, już może nas nie dotykać stricte, ale śmierć nasza własna powoduje, że ta ziemia przechodzi na ręce spadkobierców. Jeżeli nie mamy spadkobierców, możemy stworzyć testament, ale testament może być podważony. Nasza wola, nie mamy pewności do tego, czy nasza wola zostanie spełniona. Jeżeli nie mamy spadkobierców, gmina to przejmuje, więc to wszystko, co tworzymy na tej ziemi, nie możemy rozwinąć naszej wyobraźni, która pozwala nam tworzyć na ziemi 1000 lat do przodu. Więc tak naprawdę niby mamy ten akt własności, ale razem z tym aktem własności mamy mnóstwo lęków i zobowiązań, strachów. Obserwujemy, czy wszystko zrobimy zgodnie z prawem. Jeżeli drzewo wytniemy, nie zgłosimy tego wcześniej, kara 100 tysięcy, 200 tysięcy, możemy tracić całe drzewo za to, że ścięliśmy drzewo, które sami posadziliśmy 10 lat wcześniej, 50 lat wcześniej. Czyli w rzeczywistości to jesteśmy tylko właścicielami aktu własności. Tak. Mamy papierek i hurra! Tak. To jest bardzo ciekawy temat, bo widzisz, wszystkie kultury pierwotne w ogóle nie znały terminu posiadania ziemi. No. To jest koncept jakiejś cywilizacji współczesnej, cywilizacji grupy ludzi, która chce zniewolić całą resztę. Daje im akty własności. Powiem Ci taki bardzo ciekawy przykład historyczny. Indianie. Oni, pomijając to, że zawsze żyli na ziemi i nie wiedzieli, co to są akty własności, gdy biali przyszli i zaczęli im podstępem wydobywać tą ziemię i właśnie mówili, podpiszcie ten papierek. Oni podpisywali pod wpływem alkoholu, potem przychodzili, podpisaliście akty własności, zrzekliście się tej ziemi na naszą korzyść,
Teraz my jesteśmy właścicielami, odejdźcie stąd. Jak nie, to rewolwery. Ale ci sami Indianie zostali umieszczeni w latach, nie wiem, w XIX wieku, XX wieku byli umieszczani w rezerwatach. 100, 200, 300, 500 hektarów rezerwatu. I oni w tych, biali pozwolili im w tych rezerwatach żyć tak, jak żyli wcześniej. Swobodnie. Budowali swoje tam domostwa, rozstawiali tipi, sobie polowali, uprawiali tak, jak chcieli. Sami decydowali, kto jakim kawałkiem ziemi gospodaruje. Ale w pewnym momencie ci biali zauważyli, że ci Indianie jakoś są tak mocno zżyci ze sobą, wspaniale współpracują, jest im dobrze, są zadowoleni, utrzymuje się ich kultura, ich tradycja. Coś tutaj trzeba zmienić. Coś trzeba im zepsuć. Coś trzeba im zepsuć. No i wprowadzili na siłę, zrobili wielkie zebranie, teraz jest wielka reforma i rezerwaty przestają być rezerwatami. Wy wszyscy, mieszkańcy rezerwatów, tylu ile was jest, dzielimy tą ziemię na tyle kawałków, ilu was jest. Każdy dostanie akt własności do tego kawałku. Mało tego, wybudujemy jeszcze wam w nagrodę budynki, takie same kontenery. Będziecie mieli takie same budynki. Będzie równouprawnienie między wami. Zobaczcie, jacy my dobrzy jesteśmy. Dajemy wam ziemię, dajemy wam akty własności, dajemy wam budynki. Dajemy wam wolność, proszę bardzo. To jest deklaracja, że jesteście wolni. Tak, macie. Jesteście w końcu właścicielami. Już przestajecie żyć jak dzikusi na tej ziemi. No i efekt był tego taki, że po kilku latach w zasadzie niektórzy zdecydowali się sprzedać ten akt własności, niektórzy wzięli pożyczkę i stracili ten akt własności, niektórzy się stoczyli, zostali alkoholikami, narkomanami, kimkolwiek. Oni już przestali razem śpiewać i tańczyć wokół ognia. Może nieliczni jeszcze to robili, nakłaniali innych, ale to już szło z oporem, z problemem. Ta młodzież zaczęła iść w stronę zachodniej kultury i tak naprawdę niczym się obecnie nie różnią od Amerykan. Od ludzi z zachodu, którzy tam przybyli. Czyli zostali obywatelami USA. Dokładnie. Równouprawnionymi obywatelami USA. Najgorsze, co im można było zrobić. Dokładnie. No też przypadek jest aborygenów w Australii. Nie wiem, czy wiesz, ale oni zostali uznani za istoty ludzkie dopiero w 65 roku. Tak, bo wcześniej byli jako zwierzęta. Wcześniej byli zwierzętami, na które oficjalnie można było polować. Mhm. I biali urządzali polowania na aborygenów w dżungli. To w takim razie, zanim to barkowo zorganizowaliście, do jakich wniosków doszliście, jeśli chodzi o akty własności? No to jest bardzo ważna rzecz i w zasadzie teraz to procentuje. Teraz, gdy jest pierwszy poważny kryzys, być może największy, oby jedyny kryzys i aby udało się jak najsprawniej wyjść z tego kryzysu, uznaliśmy, że akty własności nie mogą być w rękach prywatnej osoby. Wynikało to też z moich analiz przeszłości i historii. Bardzo mocno wczytywałem się w dzieła Edwarda Abramowskiego, który głosił coś pośredniego między własnością prywatną a między własnością państwową, między kapitalizmem a socjalizmem, komunizmem, z jakim mieliśmy do czynienia po wojnie, po II wojnie światowej. On głosił własność społeczną. Spółdzielnie albo kooperatywę. Jest to własność społeczna. Nie jest to... Jego system, którego był orędownikiem, nazywany jest przez historyków socjalizmem bezpaństwowym. Czyli nie należy to omylić z tym, co w komunie było. Absolutnie. To jest, w komunie mieliśmy do czynienia z socjalizmem państwowym. Jest to nic innego jak taki sam system dyktatury i rządów, jakim mamy obecnie, tylko zmienia się pozycja dyktatora. Mhm. Teraz dyktatorami są banki, korporacje. Myślimy, że politycy, ale politycy są ich marionetkami tak naprawdę. I z szyldem demokracja. Szyldem jest demokracja. To oni dyktują, to Unia Europejska dyktuje rolnikom, co mają produkować i przynętą do tego, tą wolnością jest pieniądz, czyli w postaci dotacji unijnych. W czasach realnego socjalizmu to minister dyktował, co ma być produkowane we wszystkich kołchozach, sowchozach i tak dalej. Więc było centralne sterowanie wszystkim, co się dzieje w kraju. Teraz jest centralne sterowanie produkcji żywności przez Unię Europejską. Wszyscy rolnicy idą tam, 99,9 rolników korzysta z dotacji unijnych, czyli jest płatnymi
najemnikami albo niewolnikami na tak zwanej własnej ziemi. Bo jeżeli nie wykonają jakiegoś planu, nie schowają krów do obór przed 1 listopada, to od razu kary są, od razu cięcia z dotacji. Jest zbyt mała ilość krowich placków na pastwisku, od razu kary, od razu cięcia. Są źle skoszona łąka, kary, cięcia itd., itd. Więc totalny system absolutnej kontroli wszystkiego, co ten rolnik robi w zamian za pieniądze, które dostaje, bo sprzedaż płodów rolnych praktycznie się dla nich nie opłaca, bo tak jest ten system ustawiony, że rolnik się utrzymuje tylko i wyłącznie dzięki dotacjom. Więc wymaga to odwagi, wymaga to charyzmy, żeby powiedzieć, ja mam tyle i tyle ziemi i ja nie biorę dotacji unijnych. Ta ziemia jest wolną ziemią, nie sprzedaje się do mnie, wychodzę z tego systemu, pozwalam, gospodaruję na tej ziemi zupełnie inaczej, uprawiam permakulturę, sadzę to, jak chcę, kiedy chcę i jak czuję, że chcę. I nie jestem uzależniony od żadnych pieniędzy pochodzących z rządu. Abramowski do tego nakłaniał wszystkich. Nie bierzcie żadnych pieniędzy od rządu. Wszystkie potrzeby społeczne powinny być zaspokojane przez organizacje społeczne, które wytworzycie sami. Lokalnie. Lokalnie. Kupujcie żywność tylko poprzez kooperatywy, które zakładacie, poprzez kooperatywy żywnościowe. Kupujcie wszystkie rzeczy, których potrzebujecie do życia, których potrzebuje wasza rodzina wspólnie. Co to jest kooperatywa? No to jest taki bardzo ciekawy termin, który bardzo mocno odradza się teraz w Polsce, ale też we wszystkich krajach na całym świecie. Kooperatywa to jest forma formalnej lub nieformalnej organizacji zrzeszenia się ludzi, przyjaciół, sąsiadów, którzy razem ze sobą współpracują w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb ludzkich. I obecnie bardzo popularne są w Polsce kooperatywy spożywcze. Wawelska Kooperatywa Spożywcza, Kooperatywa Dobrze w Warszawie. Były kooperatywy i są w Poznaniu. Praktycznie w każdym większym mieście w Polsce są kooperatywy spożywcze. Ludzie zbierają się ze sobą razem, są zorganizowani w jakiś sposób i postanawiają robić zakupy bezpośrednio u chłopa. U chłopa. U rolnika albo u producenta, ponieważ jest tam, załóżmy, 100 gospodarstw domowych, które należą do kooperatywy, które co tydzień robią zakupy w kooperatywie, kupują. Więc robią te zakupy razem. Raz, że mają kontrolę nad tym, co kupują, od kogo kupują, bo oni mają bezpośredni kontakt z producentem. Są tam wydelegowani ludzie, którzy jeżdżą do każdego producenta i sprawdzają. Rozmawiają. Się znają przede wszystkim. Znają się. I po drugie, kupują taniej, bo kupują tak jak wielka hurtownia albo wielki sklep, w takich ilościach kupują. A po trzecie, razem ze sobą współpracują, znają siebie nawzajem, pomagają sobie wzajemnie i mają też fundusz gromadzki. O tym pisał też Abramowski w swoich dziełach i mówił, im kooperatywa poważniejsza, im większa, tym większy nacisk kładzie na fundusz gromadzki. Ten fundusz gromadzki tak naprawdę to jest pieniądz, który należy do nich wszystkich, do nich, oni wspólnie decydują, na co ten pieniądz przeznaczą. Po jakimś czasie kooperatywa może za te środki stworzyć swoją własną piekarnię, piec chleb samemu, kupić ziemię i gospodarować na niej, przeznaczyć ją na jakąś produkcję, wybudować fabrykę, zrobić cokolwiek. I za czasów życia Abramowskiego, za czasów jego działalności, on żył 50 lat, umarł w 1918 roku, gdy Polska była pod zaborami, we wszystkich trzech zaborach zostało zorganizowane 1500 kooperatyw, do których należało 700 tysięcy Polaków, członków. I on dokładnie działał tak jak Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi działał po nim, a Abramowski był rówieśnikiem Tolstoja, troszeczkę młodszym od Tolstoja, ale żył w tym samym okresie czasu. I inspirował się też Tolstojem, inspirowali się nawzajem, znali się. I Abramowski mówi, niczego nie kupujcie od prywatnych przedsiębiorców, niczego, nie miejcie nic wspólnego z rządem zaborców i organizujcie wszystkie, spełniajcie wszystkie swoje społeczne potrzeby sami, w kooperatywach. Poza kooperatywa spożywcza jest podstawą. Później będziecie rozwijać kooperatywy emerytalne, społeczne, zdrowotne, ale zacznijcie od spożywczej kooperatywy. Żywność i wszystko to, co potrzebujecie do życia, ubrania, meble,
to kupujcie wspólnie, razem, taniej i zadbajcie o siebie w ten sposób. Państwo, roda państwa powinna się ograniczać do minimum, tylko pisał Abramowski. Zero ingerencji, zero sterowania centralnego, tylko obronność ewentualnie na wszelki wypadek, a cała reszta ludzie są w stanie zorganizować sobie sami. O tym też mówił Platon, ale to już inna historia. To czym jest w takim razie państwo, czym jest rząd? No państwo, rząd to jest co inne, ale czym to jest ta struktura? Obecnie? No chociażby obecnie. No to jest to samo co i wcześniej, to nie tylko obecnie. No, są różne modele państwa, ale takie państwo, które my znamy z historii, jest nic innego jak systemem niewoli, zniewolenia ludzi. Bardzo subtelnym, ale jest. My nawet tego nie dostrzegamy, że mamy kajdanki. Jesteśmy tak, urodziliśmy się już w niewoli. Tak jak zwierzęta, które urodziły się w klatce, wychowaliśmy się pokolenie po pokoleniu, jesteśmy w niewoli. Na ziemiach polskich, od chrztu Polski jest to oficjalna data wprowadzenia naszej niewoli. Opieraliśmy się bardzo mocno jako Słowianie, bo dopiero 500 lat później po tej dacie wciąż jeszcze, na przykład na tych ziemiach, gdzie jesteśmy teraz, na północno-wschodniej Polsce, tutaj też Sudetowie, Galindowie opierali się krzyżakom bardzo mocno, plemiona rozproszone w tych puszczach. Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego zginął w XV wieku z ręki właśnie Sudota, jakiegoś wodza sudockiego został gdzieś tam zabity. Więc 500 lat się opieraliśmy przed tą niewolą, ale w końcu nas to dotarło. Ostatnia czarownica została spalona pod Krakowem czy pod Lublinem w XIX wieku, 150 lat temu. Znaczy napisali, że to czarownica, no, bo to jakaś kobieta. No. Okay. Przepraszam. Kobieta, tak. Ale tutaj byli Prusacy, znaczy Prusowie. Tak, plemiona pruskie. To nie były plemiona słowiańskie. No tak, no, sąsiadujące ze słowiańskimi. Natomiast nie słowiańskie, ale mimo to no, żyli... Autochtoniczni. Autochtoni, którzy żyli w zgodzie z naturą, tak samo jak i Słowianie, którzy byli też wokół. Nie? No to skoro rząd to jest government, czyli kontrola umysłu, dosłownie, to czym jest demokracja? I czym jest, a czym wydaje się być? O. Demokracja, używamy tutaj, istnieje kilka pojęć, które zostało bardzo mocno zmanipulowanych. I słowo, które kiedyś kojarzyło się bardzo dobrze i było bardzo jasne i klarowne, teraz tym słowem określa się coś, co tym nie jest. Co tym zupełnie nie jest. Bo wiemy, jak w historii w Grecji przy pomocy tych kamyków wrzucanych do kosza ludzie głosowali. To była demokracja w czystej postaci. Tak. A co teraz mamy? No teraz mamy jakąś parodię demokracji. Raz na 5 lat pozwala nam się wybrać jednego spośród pionków wystawionych przez nich. Nie mamy na to wpływu. Demokracja dla mnie jest to system całkowicie oddolny. Możemy to nazwać, dodać jeszcze jeden przymiotnik do tego. Demokracja bezpośrednia. Nawet nie demokracja bezpośrednia. Chyba zgubiłem ten przymiotnik. Głęboka demokracja. Używa się tego słowa. To jest nic innego jak konsensus. Albo używa się zamiennie. Albo konsensus, albo głęboka demokracja. U Słowian to było tak, że jeżeli była wioska, w wiosce mieszkało 20 gospodarzy, to każdy gospodarz czy każda rodzina, zazwyczaj to był mężczyzna, jeżeli stanowili rodzina, albo kobieta, jeżeli nie było mężczyzny, każda gospoda miała prawo głosu w sprawach, które dotyczyły wspólnych rzeczy, bo oni sami sobie radzili z ziemią, na której gospodarowali. Więc zbierali się co jakiś czas, gdy była potrzeba głosowania i wspólnie na zasadzie konsensusu zgadzali się na jakieś rozwiązanie. Czy to, nie wiem, wspólne pole uprawne, czy jakaś wspólna droga, czy coś innego ważniejszego politycznego. I każda wieś na zasadzie konsensusu, czyli głębokiej demokracji, wybierała swojego reprezentanta, tego, który najlepiej reprezentował ich sprawy. I gdy tych wsi było, załóżmy, 50 w danej gminie, czyli mieliśmy 50 sołtysów.
tak zwanych sołtysów, próbuję, tak porównuję to nazewnictwo dla wyobraźni. I tych 50 sołtysów wybierało spośród siebie tego, który najlepiej ich reprezentuje. I to był dynamiczny wybór na zasadzie potrzeby, na zasadzie danej chwili. Czyli zadaniowe. Jest zadaniowe, przedsięwzięcie tak. Dane. Do tego przedsięwzięcia ty pójdziesz. Do tego przedsięwzięcia ty pójdziesz, ty znasz naszą opinię, ty jesteś najlepszym ekspertem, widzimy, że już masz jakieś dokonania w tej dziedzinie, jesteś naprawdę ekspertem i reprezentuj nas. No, jesteś przez nas upoważniony. Nie zarządzaj nami. To jest różnica. Bo to my ciebie wybieramy, a nie... Reprezentuj naszą wolę. I on wówczas jako wójt gminy jest tym reprezentantem tej gminy w województwie. I tych gmin w województwie jest znowu 20 i oni wybierają wojewodę. Ten wojewoda reprezentuje już na skali kraju te całe województwo. Ale on jest chłopem z jakiejś wsi. Jest też sołtysem z jakiejś wsi. Jest wojewodą. Jeżeli mamy województw 20, to jeden spośród tych wojewodów zostaje wybrany królem. I to jest król tak zwany elekcyjny. I z ludu, a nie z... Dokładnie, z ludu, a nie z krwi, a nie, tak, a nie z genetyki. Z genetyki, dokładnie. I tak wyglądało to w Rosji. Był wielki książę, czy król Wszechrusi. Był w ten sposób właśnie wybrany i zmieniany był w zależności od potrzeby raz na 5 lat, albo wtedy, kiedy była potrzeba po prostu. I to jest w moim poczuciu głęboka demokracja. To, co ty mówisz, ten konsensus, to jest... To, Trechlebow to wyjaśniasz. Tak, tak, ja dokładnie to posługiwałem się. Jednomyślny konsensus, żeby tak... Konsensus już wiadomo, że jest jednomyślny, ale... Tak można by uszczegółowić. Ale siedzą, aż uradzą. Siedzą, aż uradzą. Ale to, o czym mówił też Trechlebow, którego też słuchałem, o tym samym pisał Proudhon i wielcy ojcowie anarchizmu. Anarchizm to jest znowu słowo, które zostało bardzo mocno sprzeniewierzone. Źle publicznie zdyskredytowane, żeby je zdyskredytować. Źle publicznie zdyskredytowane. Jeżeli zrobimy ten wysiłek i sięgniemy po dzieła ojców anarchizmu, zobaczymy tam geniuszy, mistrzów, oświeconych mistrzów, którzy nie są, niczym nie ustępują Jezusowi czy Buddzie, jeżeli chodzi o ich ideę i o doskonały system społeczny, który ma funkcjonować. To oni opisali federacje autonomicznych jednostek, kooperatyw, zrzeszeń, wspólnot. To oni przedstawili tę wizję zarządzania światem w sposób oddolny, przez nieograniczoną ilość lokalnych jednostek, struktur, ekowiosek, habitatów, jak zwał, tak zwał. Na zewnątrz jest mnóstwo. Najważniejsza jest idea, że oni już tą ideę zobaczyli, zaczęli o niej pisać. Czy brali inspirację z przeszłości? Być może. Być może ta inspiracja jest w naszych genach i co jakiś czas w różnych miejscach na świecie się przejawia przez jakieś osoby. Więc możemy czerpać tą inspirację i dopatrywać się jej obecności w różnych kulturach, w różnych tradycjach na całym świecie. Anarchia, według tego, co mówi Marc Passio, to samo słowo już ma w sobie definicję. Archia, arch, czyli coś, co rządzi, co jest nadrzędne, i an, zaprzeczenie temu, czyli anarchia to jest pozbycie się władzy zewnętrznej. Mamy władzę od wewnątrz, żyjemy w harmonii z tym, co mamy dookoła, ale od wewnątrz decyzje podejmujemy, a nie to, co tam nam ktoś każe. Niektórzy mówią, utożsamiają anarchię z chaosem. A jest wręcz przeciwnie. Jest wręcz przeciwnie. To jest najwyższy porządek, który wypływa z wnętrza, wypływa z ludzkiej przemiany, z przemiany serc. Wszyscy anarchiści mówili, rewolucja? Jaka rewolucja? Jaka rewolucja w rozumieniu, które my znamy, którego doświadczyliśmy wcześniej. Rewolucja zaczyna się w naszych sercach. Naszą własną wewnętrzną przemianą. Przemianą wynikającą z miłości, życzliwości, z braterstwa, chęci pomagania sobie i chęci po prostu współpracy, ludzkiej współpracy. Tak mniej więcej jak to robimy w naszych rodzinach. Ojciec z synem się nie rozlicza, pomagają jeden drugiemu. Po jakimś czasie, gdy rozwijamy w sobie uczucie braterstwa, w taki sam sposób działamy ze swoimi sąsiadami wokół.
pomagamy sobie, jakbyśmy byli członkami rodziny, jeżeli stać nas na to, jeżeli mamy czas. Ale system obecnie jest tak stworzony, że nie mamy czasu i nie stać nas na to, żeby po prostu pomagać jeden drugiemu. Ludzie nawet nie mają czasu zastanowić się nad tym, bo muszą biegać do pracy. Dokładnie. To, co przedtem mówiłeś z tym przykładem o Indianach, żyli sobie chociażby w tych rezerwatach już później, mieli anarchię, bo tam nie było rządu zewnętrznego i żyli w harmonii. Natomiast to, co teraz mamy na świecie, jeszcze chcą nam wcisnąć jeden rząd światowy, jest cały czas bajzel, a im więcej centralizacji, tym większy bajzel. No chociażby Związek Radziecki. To już w ogóle był chaos totalny. Jak im bardziej centralizowali decyzje, Moskwa podjęła decyzję, że tam mają gdzieś tam sadzić, nie wiem, czy rzepak, czy coś, no to w ogóle nie było związane z tym, co jest na ziemi. Dokładnie. Bajzel był tylko. A skąd się bierze wolność? Wolność jest zawsze w naszych sercach i ja głęboko czuję, że wolność zaczyna się od naszego własnego poczucia wolności. Nieważne, czy mieszkamy w bloku teraz, czy mamy dostęp do ziemi, czy nie mamy dostępu do ziemi, czym się zajmujemy, czy pracujemy w fabryce i spłacamy kredyt, czy nie robimy tego. Jeżeli głęboko poczujemy i zrozumiemy, że jesteśmy ludźmi wolnymi wewnątrz, a każdy z nas może to poczuć, nawet jeżeli jesteśmy w obozie koncentracyjnym, możemy poczuć się ludźmi wolnymi i szczęśliwymi wewnątrz, obserwując to wszystko, co dzieje się wokół nas, poczujemy, że to jest tylko na zewnątrz, a wewnątrz jesteśmy ludźmi wolnymi. I wolność jest po prostu częścią naszej natury, częścią natury naszej duszy. Jest naszą naturą. Jest naszą naturą, dokładnie, więc nie musimy jej szukać na zewnątrz. Wystarczy, że wrócimy do niej na wewnątrz, wewnętrznie. I dopiero wówczas, jeżeli zsynchronizujemy się z tą naszą wewnętrzną naturą i z naszą wolnością, ja tak głęboko czuję i sam tego doświadczyłem, że dopiero wówczas zaczniemy manifestować tą wolność. Zacznie ona się przejawiać na zewnątrz. Jesteśmy dosłownie twórcami rzeczywistości. To, w co wierzymy, to, jakim programem funkcjonujemy, dzieje się wokół nas. Czyli jeśli ludziom mówiono, że są niewolnikami, znaczy dosłownie nie używając tego słowa, no są niewolnikami, no to i wierzą w to wewnątrz, no to na zewnątrz jest to samo. Wystarczy ten program zresetować, wyczyścić, wypłukać i to się będzie wtedy, ta wolność przejawiała na zewnątrz. Na początku będą opory, bo jeszcze system się broni, te programy się bronią zawsze, więc trzeba antywirusy stosować. Czyli musimy gdzieś tam poczytać, dowiedzieć się więcej, jakieś przeszkadzajki stare, czy rodzina, znajomi będą się pukać po głowie, no co ty chłopie tutaj głupoty gadasz. No ale później jak już widzą tą konsekwencję, widzą, że to jest od wewnątrz, no to jest to nie do pokonania. Dokładnie. Utopia. Kolejne słowo, bardzo ciekawe, które jest doskonałym systemem. W pierwotnym znaczeniu utopia jest systemem, który funkcjonuje w sposób doskonały. Druga definicja znana powszechnie. Utopia jest to coś, co jest niemożliwe do zrealizowania. Ja żyję utopią, jestem przedstawicielem utopii, jestem orędownikiem utopii, czyli systemu doskonałego. Sam nad nim bardzo długo medytowałem, badałem go, zgłębiałem i teraz wcielam go w życie, krok po kroku. I czuję się spełniony, wcielając go w życie. Nie mam żadnego celu do osiągnięcia. Ja już żyję tym celem, żyję utopią. Utopia jest we mnie. Czyli doskonały system jest we mnie. Czyli coś, co czujesz, że jest do zrealizowania, widzisz to jako już zrealizowane i tylko chodzi o zamanifestowanie tego na planie fizycznym. Tak to rozumiesz? Nawet na planie fizycznym widzę, że to jest zrealizowane. Mhm. Czyli postępujesz tak, jakby to już było. To jest. Okej. I to jest, doskonały system jest już teraz. Ale równolegle istnieje też system, który jest niewolniczym systemem. Mhm.
Wystarczy tylko przejść i zacząć funkcjonować w systemie doskonałym. Nie pamiętam. Czyli to jest jakby system w systemie. Korzystanie z jednego, będąc w drugim. Nie, bo musisz współpracować z tym też systemem zewnętrznym, nie? Ten system, nie wiem, używam komputera, używam mikrofonu, używam kamery, bo jest, ale wszystko wykorzystuję w celu budowania i wzmacniania utopii, w której żyję. Jasne. Już żyję. Tak, czyli wykorzystujesz system, powiedzmy komputer został wyprodukowany przez kogoś gdzieś tam w systemie i ty z niego korzystasz, żeby ten system przekształcać. Okay. Patrzę, jakie są narzędzia prawne w obecnym systemie. Badam ten system również, system władzy centralnej. Patrzę, jakie możliwości daje po to, żeby budować kolejne jednostki anarchistyczne, utopijne, głęboko życzliwe, polegające na współpracy między ludźmi, wyłamujące, pozwalające większej ilości ludzi na wyjście z systemu, na życie w sposób całkowicie wolny, niezależny i inny. I to teraz prawo naturalne a państwo. Bo jakikolwiek system mamy, no jakieś tam prawa muszą, znaczy muszą, mówię, że muszą, mogą być. Państwo ma całe tony książek określających prawa, co komuś wolno, co nie wolno. Widać jednoznacznie, to jest totalny bajzel, niewolnictwo. Jeżeli teraz stworzymy jakąś autonomiczną wspólnotę, moim zdaniem powinno być to jak najprostsze dla wszystkich do zrozumienia. I teraz co by to mogło być? Jeżeli chcemy stworzyć jakąś autonomiczną wspólnotę, jest nas, mówiąc realistycznie, stosunkowo mało. Czyli jest nas w Polsce 10 tysięcy, załóżmy. I chcemy po swojemu nabywać żywność, po swojemu ubezpieczać się, po swojemu dbać o siebie, po sposób własny dbać o swoje własne zdrowie, uniezależnić się od systemu opieki zdrowotnej, tak zwanej opieki zdrowotnej i tego całego aparatu państwowego, to tak naprawdę istnieją wspaniałe narzędzia, które system nam daje, nie wiedząc o tym, że one są i że można z nich skorzystać, z których właśnie możemy skorzystać i możemy po nie sięgnąć. I takim narzędziem jest, z tych narzędzi korzystał również Abramowski 100 lat temu. On zachęcał ze swoich zwolenników, ludzi, chłopów, robotników w miastach, na wsiach, zakładajcie stowarzyszenia, zakładajcie fundacje. Działajcie jako stowarzyszenia, jako fundacje. W ten sposób macie pełną dowolność formułowania własnego statutu jako stowarzyszenie, jako fundacja. Wystarczy, że zapisy statutowe będą zgodne z powszechnie obowiązującym prawem i możecie tam zapisać wszystko, co chcecie. Możecie stworzyć swoje własne prawo wewnątrz fundacji, wewnątrz stowarzyszenia. Jest jeszcze... Abramowski z tego nie korzystał, ale my ośmielamy się pomału po to sięgnąć. Po kolejne, bardzo potężne narzędzie, jakie daje nam system. Nazywa się ono Związek Wyznaniowy. Stowarzyszenie i fundacja ma jeszcze minimalny przymus raportowania swojej działalności przed Urzędem Skarbowym. Raz do roku trzeba napisać raport. Związek Wyznaniowy nie ma żadnego takiego narzędzia przymusu. Związek Wyznaniowy, zgodnie z ustawą o wolności sumienia i wyznania, ma jedynie obowiązek samemu opracować swój własny system raportowania swoich finansów na potrzeby wiernych. Czyli może powiedzieć, że nic. Doskonałe narzędzie do tworzenia legalnego istnienia
idealnego państwa wewnątrz państwa. Mhm. Państwa życzliwego, anarchizmu. Jeżeli ten związek wyznaniowy, ta fundacja, to stowarzyszenie będzie miało ziemię i ludzie, którzy to tworzą w sposób mądry, będą formułować przepisy prawne, to są w stanie stworzyć zupełnie nowy system. No bo to jest państwo według państw. Wewnątrz państwa kościoły na przykład. Dokładnie. Do kogo należy kościół? Dokładnie. Do Polski czy do Watykanu? Dokładnie. To dokładnie. Są enklawy, esklawy. No. Spośród, nie wiem, 20 największych właścicieli ziemi, obszarników ziemskich na świecie, papież jest trzecim co do wielkości. Pod papieżem są wszystkie parafie tak. na całym świecie i gigantyczne obszary ziemskie. To oni decydują, co na tej ziemi ma być, z respektowaniem pewnego prawa państwowego też. Ale to jest tylko mały krok do tego, żeby ogłosić niepodległość. Mhm. Ile ludzi musi być w związku wyznaniowym, żeby to... Żeby zarejestrować związek wyznaniowy, potrzebne jest 100 osób. 100 osób, które złoży swój podpis z numerem PESEL, który zostanie przedstawiony notariuszowi. Te 100 osób wybiera dwóch czy trzech reprezentantów, którzy załatwiają całą resztę formalności. I ten związek wyznaniowy już może tworzyć nowe parafie. Załóż, tak zwane parafie, odpowiedniki parafii. To może się nazywać jakkolwiek, na przykład kooperatywy. Taki network, które mają osobowość prawną, w związku z tym mają konto w banku. W związku z tym kooperatywa na przykład barkowska, warszawska, jakakolwiek i ludzie, którzy ją tworzą, wierni tej kooperatywy, członkowie tej kooperatywy, to nie musi się nazywać związek, nazwę możemy jakąkolwiek wymyśleć. Są obecnie przykłady związków wyznaniowych, które są parodią religii. Tak. To nie musi być parodia religii, to może być autentyczna wiara to w rzeczy uniwersalne. Stowarzyszenie, bo jest to stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane jako związek wyznaniowy. I nawet nikt nie musi o tym wiedzieć, bo to tylko w papierach jest. Nie? Znaczy wszyscy i tak będą wiedzieć, ale... Tak. Ruch wolnych ludzi, to jest wasze hasło, prawda? Hasło promowane przez Janusza Zagórskiego od jakiegoś tam czasu. Może się z łatwością przekształcić związek wyznaniowy, który ma jakieś konkretne cele, jakieś konkretne działania. Jest ruchem społecznym, oddolnym i wspaniałą inspiracją jest cały czas Abramowski. Czytam go ostatnio po raz kolejny i jestem zachwycony tym, co ten człowiek stworzył i w jaki sposób to opisał. I to wciąż jest aktywne, chociaż napisane 100 lat temu. Język troszeczkę archaiczny, ale to jest cały czas aktualne. A co z pieniądzem wewnątrz? No pieniądz, jak wszyscy doskonale wiemy, jest genialnym wynalazkiem człowieka, który służy wymianie. Ułatwia wymianę, bo nie muszę chodzić z workiem ziemniaków, żeby... Który powinien służyć wymianie. Powinien służyć wymianie. I to jest jedyna jego życzliwa funkcja, wymiana. Jeżeli nałożymy na pieniądz inflację i odsetki, przede wszystkim odsetki, to staje się wówczas niczym innym jak narzędziem zniewolenia. Przez tych, którzy kontrolują pieniądz lub pieniądz produkują, wytwarzają w jakikolwiek sposób. Teraz wiemy, że pieniądz papierkowy to jest zaledwie 3% pieniądza, który w ogóle istnieje, cała reszta to jest pieniądz elektroniczny, który jest produkowany w momencie, gdy ktoś otrzymuje zgodę na to, że udzielona mu zostanie pożyczka i wtedy ciach-ciach dostajesz te 500 tysięcy, tak z powietrza, a musisz spłacić milion. Więc pieniądz w chwili obecnej, którego używamy, nie wiem, polska złotówka, jakakolwiek waluta oficjalna, państwowa waluta jest narzędziem zniewolenia. Spójrzcie tylko na nieruchomości w wielkich miastach. Największe nieruchomości, te, które się wyróżniają, to są banki. One nic nie produkują, zauważcie. Nic nie wnoszą dla społeczeństwa, żadnego dobra nie wytwarzają. Oni tylko wyrażają zgodę na udzielanie pożyczek i wyrażają zgodę na to, że prowadzą twoje konto bankowe i popierają opłaty za operacje na tym koncie bankowym. Zero produkcji, zero korzyści. I ci ludzie się bogacą. Jeżeli w każdym gospodarstwie domowym jest ktoś, kto ma zaciągnięty kredyt. To cały czas ma w głowie. Statystyki mówią, że trzyma. Tylko 8 spośród 10 kredytobiorców spłaca swój kredyt. Więc tych dwóch będzie musiało
oddać zabezpieczenie w postaci ziemi, w postaci domów. Bank zawsze wychodzi na swoje. Albo dostaje zwrot pożyczki razem z oprocentowaniem, albo dostaje zabezpieczenie. Bo bank ma być i tak bez ryzyka. No dzień dobry. Tak. To są uprzywilejowane tak naprawdę przestępcze organizacje. Wszystkie systemy religijne mówią, lichwa jest złem. Jakakolwiek lichwa. W Polsce przed wojną była ustawa antylichwiarska, która mówiła, czy po wojnie, ale w każdym razie ustawa antylichwiarska mówiła, że lichwa powyżej 10% jest przestępstwem. Nie można upożyczać pieniądze na większy proces niż 10%. Teraz też mamy ustawę antylichwiarską, która ma jakieś tam swoje wyliczenia, uwarunkowania i teraz tym przestępstwem jest 16%. Tak, więc tylko, stopa przestępstwa się zmieniła. Wychodzą z innymi pomysłami te firmy pożyczkodawcze, wymyślają różne inne triki, żeby ukryć ten procent. Jakieś tam koszty dodatkowe wymyślają, nie? Miesięczne. Przez co te procenty są 40-50. Dokładnie. I tak naprawdę każdy procent jest przestępstwem. I tak naprawdę, zgodnie z prawem naturalnym, działalność banków jest przestępstwem. Jest przestępczym. Tak. Jest przestępstwem, jest działalnością przestępczą, która odbiera ludziom wolność. Wystarczy, że podpiszemy ten papierek i już jesteśmy z ręką w nocniku po prostu. Przez kolejne lata mamy stryczek na szyi i kombinujemy, żeby nie spać z tego stołka. A czym jest ekonomia darów? To jest inaczej naturalna ekonomia, która zawsze istniała w kulturach życzliwych, ja tak to nazywam, w kulturach pierwotnych. Polega to na tym, że jeżeli stać mnie na to, aby podzielić się kimś z innymi, jakąś nadwyżką czegoś, czymś, którą mam, czymś z innymi, powiedziałem kimś, to przepraszam, czymś z innymi, to po prostu robię to z przyjemnością, robię to z miłością i dzielę się tym. Jest to w moim odczuciu krok wyżej niż ekonomia wymiany, nawet takiej życzliwej w oparciu o pieniądz będący tylko przedmiotem wymiany, bo tutaj niepotrzebny jest nawet pieniądz. Są społeczności i żyją społeczności pierwotne nawet teraz. Albo współczesne społeczności, które świadomie wprowadzają kulturę wymiany, jakieś ekowioski w krajach zachodnich czy w Rosji, gdzie po prostu nie funkcjonuje żaden pieniądz. Istnieje zwykła, dobrowolna chęć udzielania się dla całej społeczności. Dzielę się żywnością, bo wiem, że tyle i tyle potrzeba mi na zimę, żeby przeżyć zimę. Przyjdzie wiosna, będę miał kolejne zbiory, więc automatycznie oddaję to innym, tym, którzy potrzebują tego. Dzielę się swoją pracą, dzielę się swoimi umiejętnościami. To jest też kultura open source, otwarta kultura, brak patentów. Patenty są stworzone dla ludzi chciwych. Ja chcę zyskać na moim wynalazku. Tylko ja to wynalazłem, nikt więcej. Ja pierwszy to opatentowałem, to nic. Że ty też o tym wiesz, ale ty nie zdążyłeś opatentować, więc wara od tego. To jest kultura chciwców. Zero patentów. Wszystko, co tworzymy, wszystkie życzliwe technologie, które wymyślamy, służą naszemu wspólnemu dobru. Dajemy je z miłością dla wszystkich. Bierzcie z tego, korzystajcie, uczcie się. Michael Tellinger z południowej Afryki ma ideę Ubuntu Contributionism i u niego wygląda to w ten sposób, że ludzie mieszkają w jakiejś społeczności, każdy pracuje dla siebie, a 4 godziny w tygodniu pracuje dla dobra wszystkich. Czyli praca, cokolwiek ktoś ma jakiś talent, robi dla dobra wszystkich i wtedy jest nadmiar wszystkiego. Bo jak jest wiele ludzi, no to tych godzin pracy na rzecz społeczeństwa jest też bardzo dużo. I nie ma tam chodzenia do pracy, wszyscy są samowystarczalni. No to jest współczesny przykład tego, jak to może działać, jak to może funkcjonować. Piękne. No to na chwilę obecną, co można by zrobić w Polsce, żeby jakoś tak w dobrym kierunku pójść, jeśli chodzi o te kooperatywy? No, w moim odczuciu należy
warto jest zacząć od edukacji samego siebie. Czyli poznać to wszystko, co poznać zostało dokonane. Poznać te dokonania, poznać te teorie, ale też wejść w głąb samego siebie. Zbadać cel swojego własnego życia. Co jest tak naprawdę najbardziej naturalne dla mnie, co sprawia mi największą przyjemność. Co jest dobre dla mnie, dla członków mojej rodziny, co jest najbardziej życzliwe dla wszystkich wokół, dla całej planety. I ja takie poszukiwanie zrobiłem i kilka rzeczy pojawiło się bardzo jasnych przede mną w tej mojej medytacji, wieloletniej nawet. I w moim odczuciu ruch kooperatyw, tak jak głosił to Abramowski, jest potężną siłą, która jednoczy ludzi i powoduje, że rzeczywiście tworzymy zupełnie nowy ustrój. I warto sięgnąć po pracę Abramowskiego, zobaczyć. Jest teraz wyszła niedawno, 2 lata temu, publikacja będąca zbiorem jego najistotniejszych pism, poukładana tematycznie. Dla mnie jest to Pismo Święte, jest to Biblia współczesnego aktywizmu, współczesnej współpracy, z której można czerpać po prostu garściami wspaniałe rozwiązania. I tam jest krok po kroku opisane, jak to działa i jak to musi działać. I bo nie ma innego wyjścia, wystarczy go zrobić ten mały krok, zebrać się do kupy i zacząć to robić. I nagle to rośnie, to funkcjonuje. Ja tego doświadczam. W taki sposób działa Akademia Bosej Stopy. Podobna energia była w Barkowie. I podobna energia jest wszędzie tam, gdzie ja jestem i gdzie spotykam się z ludźmi, którzy myślą podobnie. I to się rzeczywiście multiplikuje. Urzeczywistnia się i to dzieje się w Polsce. W tym roku po raz pierwszy zacząłem wyjeżdżać, po 3 latach obecności w Barkowie, zacząłem wyjeżdżać w Polskę i rzeczywiście to zobaczyłem. Jestem zachwycony, jestem zauroczony tym wszystkim. Chcę jeździć dalej, nie jestem w stanie zatrzymać się w jednym miejscu na dłużej. Taki mam też okres w życiu, ale jestem tym po prostu zachwycony, więc sięgnijcie po te prace, po te dzieła, zobaczcie, co tam jest pięknego i inspiracja sama się w was pojawi. Sami będziecie wiedzieć, co robić i jak robić. Dzięki bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Dziękuję.